Cześć, melduje się Kobikowski. W tym odcinku dokładnie przyjrzymy się drugiemu podejściu firmy Kobi do tego niemieckiego drapieżnika ze stalowych płyt pancernych – Pantery. Spróbuję przedstawić Wam wszystkie najważniejsze zmiany w modelu, zarówno te na plus, jak i na minus, w mojej skromnej opinii. Zapraszam. Rzut okiem na pudełko. Naprzedzie widać oczywiście bardzo ładną ilustrację naszego modelu. Od razu widać, że firma Kobi podjęła się niełatwego zadania odwzorowania kamuflażu na tym czołgu. Ta sprawa na pewno podzieli tutaj odbiorców i zarówno Was, moich widzów, ale o tym później więcej. Ja bym tylko chciał jeszcze zwrócić uwagę tutaj na ładnie dobraną ilustrację w tle, która ma jakby podkreślać to, jak dobrze dobrano kolory na tym kamuflażu. Widzimy tutaj taki może wrześniowy, październikowy, może jeszcze taką ładną scenerię, gdzie widać trochę właśnie już żółknących liści, jeszcze trochę zielonych liści, nie, to raczej wrzesień. No i te pola trochę takie właśnie spowite taką mgłą. Od razu zwracamy uwagę też na karabin STG-44. No to słuchajcie, to jeżeli to jest Pantera G, w ręku żołnierz ma STG-44 i tego typu krajobraz, no to być może to już jest, słuchajcie, na przykład teren polski i front wschodni. Tak więc tutaj siły niemieckie próbują powstrzymać nawałę sowiecką. To już tył opakowania. Nie mogło to oczywiście zabraknąć takich zbliżeń na różne funkcje i detale, ale co nas bardziej interesuje, domyślam się, to te ładne opisy poszczególnych broni, dane techniczne autentycznego czołgu Panzerkampfwagen 5 Panther aus G. No i ta ilustracja przedstawiająca zdjęcie historyczne, przedstawiające prawdziwą Panterę. Tu akurat ma ona zdjęte te fartuchy boczne, ale on tutaj ma ten taki karb i chyba właśnie to już była ta wersja przystosowana do jego montażu, więc no tu po prostu akurat ma zdjęte lub zgubione. Natomiast od razu zwróćcie też sobie uwagę, zobaczcie sobie, jak dużo ładnych detali jest na tej Panterze. Do zestawu oczywiście dołączona jest instrukcja. Nie mam do niej żadnych zastrzeżeń, nie znalazłem żadnych błędów. Buduje się to wspaniale, przyjemnie i nie mam tutaj nic więcej do dodania. Do zestawu dołączone są dwie figurki. Nie ma tutaj dużych rewolucji oprócz karabinku, ale naprawdę są to przyzwoite tutaj figurki. Na pewno potrzebujemy takich dużo, więc nie ma z tym jakiegoś problemu. To jest dowódca niemiecki, tutaj bardzo już taki udekorowany, doświadczony, to groźny przeciwnik na pewno. Więc pozostałe nasze alianckie czołgi i figurki będę musiał na niego bardzo uważać. Obowiązkowe wyposażenie każdego dowódcy, czyli lornetka, no i pistolet. Druga figurka to żołnierz piechoty niemieckiej, taki klasyczny bym powiedział i z tego co wiem jest to dosyć też pożądana figurka przez kolekcjonerów. Tu może tak troszeczkę monotonnie to wygląda, bo tak, tło mam szare, mundur szary i też jest bardzo, to jest identycznie ten sam kolor, też szary plastik tego odlewu karabinka STG-44. Zwróćcie sobie uwagę, jak to wygląda, naprawdę nieźle. Może jeszcze tak podniosę troszeczkę. Tak wygląda ten STG-44. Ładny, precyzyjny odlew. Mamy też granat trzonkowy, ten typowy niemiecki. Jeżeli chodzi o nadruki na torsie i na twarzyszce, widać, że nie jest to z tych najlepszych egzemplarzy. Nie trafił mi się tutaj taki idealny nadruk. Troszeczkę jest biały tutaj, odsunięty na korpusie chyba.
A na twarzyczce są takie malutkie rozmazy, które są absolutnie niewidoczne w normalnym użytkowaniu i z odległości dalszej niż 10 cm. Dodatkowo troszeczkę można by się przyczepić, że ten uśmiech jest, już pomijam kwestię, że jest troszeczkę przesadzony według mnie, ale to jest rzecz gustu. Natomiast jest troszeczkę chyba też odsunięty od osi. Tak prezentuje się nowa pantera po skompletowaniu zgodnie z instrukcją. Teraz tak, zanim zabiorę się do konstruktywnej krytyki z punktu widzenia wymagającego użytkownika, muszę zaznaczyć, że naprawdę fajnie się to budowało. Ten model dobrze wygląda, ogólnie jako jakiś czołg. Jest taki funkcjonalny i naprawdę solidny, jak na w porównaniu też z niektórymi innymi czołgami. Natomiast no, trochę minusów mi się nazbierało, ale żeby dokładnie jakby podejść do tego tematu, musimy się cofnąć do roku 2014 i przyjrzeć się poprzedniej Panterze. Tak wygląda nadal jeszcze Pantera z 2014 roku. Mam nadzieję, że zdążyliście ją kupić, kiedy była jeszcze dostępna. No i teraz tak, jak ona się pojawiła, to było to dla mnie, i zresztą to wideo możecie sobie po prostu się do niego cofnąć, sobie obejrzeć. Ja byłem zachwycony. To było prawie dla mnie jak takie objawienie po prostu. No, duży jakby postęp w stosunku do tego pierwszego rzutu czołgów, które były takie jeszcze troszeczkę, no takie były to pierwsze próby, oczywiście bardzo fajne, musiały się odbyć, rozumiecie, żeby przejść dalej, trzeba było od czegoś zacząć. Kobi tutaj zaczęło w ten sposób i to był taki wyraźny krok naprzód. Tutaj bardzo fajne te takie już wyspecjalizowane części, jak te tarcze kół. Bardzo dobre i cieszę się, że właśnie to zostało niezmienione w nowej Panterze. Do tego były jeszcze właśnie, no już te fajne nadruki, figurki poprawione, takie bardziej historyczne. No i masa tu w ogóle, zobaczcie, masa fajnych detali. To też się tutaj można było tam do silnika się dostać. Dużo fajnych detali. I bardzo dobre wrażenie takie pierwsze zrobił na mnie ten czołg. Oczywiście on miał swoje mankamenty. Jednym z najważniejszych, które tam wyszedł mi po czasie, to to, że działo ma taką tendencję do opadania do najniższej pozycji. Trochę można to, jak się ściśnie te skosy tutaj, te boczne, to troszeczkę jest lepiej. Na jakiś czas to wystarczy zawsze. Ten przedni karabin maszynowy nie był zamontowany za fajnie, ale to nawet można było poprawić z części zapasowych, które były dołączone do czołgu. No, jeszcze takim drobnym mankamentem było to, że tutaj się ocierała to ostatnie koło ocierało się o to koło. Przedostatnie koło ocierało się o ostatnie koło. A tak to ogólnie byłem, słuchajcie, no bardzo taki zadowolony i tak dalej. Nie? Więc tutaj pomimo tych drobnych niedociągnięć dałem 10 na 10 i byłem w niebo wzięty. No i teraz tak. Teraz mamy naszą nową Panterę. I tutaj, o ile tamta Pantera 2014 roku, no to naprawdę były dwa lub trzy ogromne kroki naprzód, to tu mam takie mieszane uczucia, wiecie. Mam takie. W zależności od tego, jak podejdziecie do kamuflażu, to mi się akurat ten kamuflaż podoba. I widzę to tak, że to są takie dwa kroki naprzód, jeden krok w tył. Ale ktoś inny może to ocenić, że jest to jeden krok naprzód, dwa kroki w tył, lub jeden krok naprzód, jeden do tyłu, i tak dalej. Coś poprawiono, coś zepsuto. Na pewno to, co od razu nam się na plus. Co widzimy, to to, że poprawiono ten mechanizm tutaj pracy działa w górę i w dół. Użyto dwóch tych takich nowych, solidnych zawiasów i tu już nie ma mowy o żadnych luzach.
No, mamy też ten właśnie, ten już praktycznie idealnie odwzorowany, tą taką osłonę, że tam jarzmo karabinu maszynowego. No i na szczęście też właśnie zostawiono parę takich dobrych elementów bezsprzecznie, jak na przykład właśnie te rewelacyjne tarcze koła. Dołożono właśnie jeszcze tą wkładkę taką wyspecjalizowaną. Jeżeli jesteśmy tutaj, to jeszcze rzućmy sobie okiem na taki optycznie zmniejszono właśnie, optycznie rozumiecie, bo to jest jakby ten sam element, taki bardzo dobrze prowadzące tę gąsienicę koło powrotne, natomiast użyto tej czarnej obwódki, dzięki czemu wygląda ono na mniejsze i no właśnie tak mniej więcej to powinno wyglądać, nie powinno być takie z tyłu mniejsze koło powrotne. I jeszcze jedno, słuchajcie, posłuchajcie tego. Kapitalny dźwięk, słuchajcie, takiego klikania, terkotania gąsienic. To jest takie naprawdę realistyczne i w sumie unikatowe dla tej właśnie pantery. Tak jak sobie sprawdziłem, żaden inny czołg, chyba z Kobi, nie produkuje takiego dźwięku. Tu chodzi o to, że jakaś, chyba, to trochę przez przypadek chyba powstało, ale ta konstrukcja tutaj, przy tym układzie kół, jakieś takie naprężenia, ta gąsienica wpada w drgania i tak uderza o tą górną jakby tutaj przestrzeń tego czołgu i powstaje taki naprawdę kapitalny dźwięk. W ogóle bardzo fajnie się też toczy ten czołg i to jest na pewno ogromny też plus. No ale teraz tak, no teraz przejdziemy do minusów. To będzie taki teraz trudny moment, ale muszę przez te wszystkie minusy przejść. Zobaczcie, jak szeroka wyszła teraz ta pantera. To jest naprawdę takie uderzające już, jak o ile zbyt szeroka ona jest. Słuchajcie, ona teraz ma szerokość, tutaj też sobie przygotowałem. Ona ma teraz praktycznie szerokość, jeżeli chodzi o kadłub, Tygrysa drugiego. No przecież jak to tak? To wszystko wynika z tego, że żeby odwzorować, no koniecznie chcieli odwzorować te boczne fartuchy, więc musieli wyjść wyraźnie poza, o, to teraz to dobrze chyba widać, nie? Musieli wyjść poza obręb tych gąsienic, żeby to w ogóle mogło pracować. Czyli musieli jeszcze rozszerzyć o dwa study, po jeden stud z każdej strony ten górny kadłub w tym miejscu. No i nadal niestety miałem cichą nadzieję, że już właśnie przejdą do tych takich bardziej stromych skosów, ponieważ pantery miały taki, no, te boczne płyty pancerza miały pod kątem, zdaje się, 30 stopni odchylenie 30 stopni od pionu. Idealnie do tego nadawałyby się takie skosy o wysokości cegły, a o podstawie 2x2. No niestety nie zrobiono tego. Podjęto takie decyzje. No po prostu według mnie to w tym momencie dla osoby, której zależy na takim dosyć autentycznym wyglądzie czołgu, to jest coś, co musi być zmodyfikowane. No i niestety nie dostajemy w tym czołgu tych skosów, które by do tego potrzebne, czyli będą tu potrzebne dosyć spore kombinacje. Czyli no niestety wyszła ona bardzo szeroko. Bardzo szeroka. Ja jeszcze tylko powiem, że no, te gąsienice tak idealnie to nadają się praktycznie tylko właśnie do tych najcięższych czołgów, że to mają być te bojowe gąsienice, chyba 80-centymetrowe, tak? Na przykład w czołgach typu Tygrys. Te zdaje się były węższe i tu bym się skłaniał chyba też do tego, żeby w tym modelu też zrobić te dwustudowe takie gąsienice i wtedy można by troszeczkę odpowiednio zejść z dół. Być może właśnie usunąłbym jednego studa. Znaczy zwęziłbym wnętrze czołgu o jeden stud,
To rodziłoby oczywiście wiele problemów, wiem. Bardzo trudno byłoby zbudować wnętrze tego czołgu, ale to jest do zrobienia, nie? Zasadniczo, słuchajcie, wszystko, co ja teraz mówię, sprowadza się do tego, że ktoś, kto chce mieć idealną panterę, no, nie dostaje jej prosto z pudełka. Potrzebne byłyby ogromne modyfikacje. A teraz, słuchajcie, bo z tym będzie jeszcze związany zaraz drugi minus, w mojej opinii, bardzo też taki dosyć mocny, ale zastanówmy się, z czego to wynika. Więc tak, no to jest oczywiście związane z tym, że Kobi, albo inaczej, zastanówmy się, co jest z tym też powiązane. Bo tak, Kobi koniecznie chciało zrobić te boczne osłony. Do tego zostały użyte tam, no nie wiem, ile tutaj części, no kilkadziesiąt dodatkowych części zostało użyte. Kobi ma tą swoją taką politykę trzymania się takich ściśle, trzymania się takich bardzo określonych liczb elementów. Jednym może się to podobać, innym nie, natomiast no, rodzi to właśnie takie problemy, że w momencie, kiedy mamy tutaj ten taki przedział zestawów 400 klockowych, projektant tutaj miał zrobić boczne osłony, no to musiał skądś te części zabrać. No i niestety, słuchajcie, no skąd je zabrał? No zabrał je niestety z wierzchu tutaj, z wierzchu czołgu i usunął praktycznie wszystkie detale, które mi się tak strasznie podobały. Spójrzcie na to. Zobaczcie, ile tutaj było. One nie były idealne, te detale tutaj z tyłu, ale zobaczcie, jak one fajnie wyglądały. Nawet te, powiem wam, że te osłony, tam nie wiem, to są filtry, czy wloty powietrza, czy wentylacji silnika, bardziej mi się podobały w tej starej panterze. Tu jeszcze właśnie znalazło się jakieś tutaj przewody, ogniwo gąsienicy, tutaj kilof, łopata, antenka, a tutaj, no zobaczcie, jest tak strasznie goło. Co prawda chciałem tutaj, akurat to dosyć dobrze wygląda tutaj, mamy nową taką kafelkę 4x4 z wytłoczonym taką właśnie osłoną wentylatora czy coś takiego, natomiast jest to takie zbyt mało wypukłe, za mało trójwymiarowe, tutaj dużo się działo tutaj na prawdziwej panterze. Na szczęście tutaj nie zapomniano o takim szczególe, bardzo fajnie zresztą tak pracujący, to akurat bardzo fajnie wyszło, to tak nieźle pracuje. Jest klapa i blok silnika tutaj. Widać taki fajny metaliczny. To jest akurat na plus. Tu jeszcze rzućmy sobie przy tej okazji okiem na tył. Tutaj troszeczkę chcieli rozpieścić tutaj Kobikowskiego i Kobikowski ciągle im marudzi o tym właśnie plastiku takim metalizowanym. No i tutaj zrobili jeszcze w tym plastiku takim właśnie srebrno-metalicznym, zrobili jeszcze te takie wydechy, tłumiki, takie coś. Jeszcze pociągnę tylko przez sekundę ten temat. Co by się stało, jakby ta pantera miała 450 elementów? Byłaby na przykład droższa o 10 zł. O co, ludzie by nie kupili pantery, zwłaszcza, że byłaby ewidentnie po prostu ładniejsza? Więc tak, no. Aha, no jeszcze tutaj wyraźnie widać, chciałem to jeszcze zaznaczyć tutaj, ewidentnie widać tutaj, że brakuje takiego klocka ze skosem narożnego. Zdaje się, że tak jak przejrzałem, że tak powiem, zestawy historyczne, różne z dawnych lat Kobi i te nowsze, nie ma takiego klocka, który właśnie mógłby tutaj na narożnik iść. Czy przy tych niskich skosach właśnie, czy też przy tych wyższych skosach tego brakuje, a to jest, powiedzmy sobie, nieodzowny klocek do tego, żeby dobrze odwzorować panterę. Mam nadzieję, że on się, ten klocek pojawi. Jeszcze kilka słów o samym kamuflażu. Słuchajcie, mi akurat on się podoba. Jest to jakieś urozmaicenie, ciekawa próba i też bardzo taki ciekawy źródło części. O, jest to źródło części. Jest to szczególnie ważne, dopóki Kobi nie uruchomiło jeszcze sprzedaży poszczególnych klocków na sztuki w różnych kolorach.
Gdzieś słyszałem, że coś takiego ma się pojawić, ale dopóki tego nie zobaczę, to nie uwierzę. Więc tak, no i ale tak, rozumiem, że wielu z was nie będzie się podobać ten kamuflaż. Będzie was to odrzucać. Rozumiem to też, dlatego że większość kamuflaży czołgów z II wojny światowej to były takie kamuflaże o kształtach takich nawiązujących do natury. Jakieś liście, zasadniczo roślinność albo jakieś plamki, coś takiego. I tutaj ciężko to przełknąć, że są to tutaj tylko takie proste linie. Takie to wygląda na taki bardzo nowoczesny kamuflaż, że tak powiem, nawet cyfrowy taki. Chociaż tamte akurat mają takie kwadraciki. Natomiast tu najbardziej w tym kamuflażu nie podobają mi się te tutaj, te ma takie długie, długie takie proste linie. To mi się najbardziej nie podoba, bo tak się starałem sobie uświadomić, co mi się najbardziej nie podoba w tym kamuflażu, to właśnie te linie. No ale tu oni zrobili to dlatego, żeby jakoś sensownie zrobić te boczne osłony. Więc to się może komuś podobać lub nie. To jest jak najbardziej tam kwestia gustu i odpowiednio wtedy musi być zaliczone za plus lub minus lub jakiś tam czynnik neutralny. Podsumowując, oceniając ten czołg, oczywiście muszę zaznaczyć, że jest to już taka ocena z punktu widzenia wyższych wymagań. Tak, z czasem nasze i moje również wymagania rosną wobec modeli Kobi. Dlatego i teraz w zależności od tego, czy podoba Ci się, czy Ci się nie podoba kamuflaż, według mnie jest to od 7 do 8 punktów na 10. Chciałbym tylko zwrócić jeszcze naprawdę uwagę, że naprawdę, słuchajcie, fajnie się to buduje, że czołg ten jest na pewno solidny, tego absolutnie nie można mu tutaj zarzucić, tylko jeden element trzyma się tak według mnie troszeczkę zbyt luźno, ale to już chyba wcześniej widziałem też, ta końcóweczka. Natomiast ona, powiedzmy sobie szczerze, tutaj się już nic nie trzyma dalej. To nie jest jakiś taki ważny konstrukcyjny element, więc można to przeboleć. Natomiast Kobi też powinno takie rzeczy wychwytywać i eliminować. Nie? No, chyba dobrze mówię. Nie powinno być żadnych takich luźnych klocków. Więc tak, no na pewno, więc tak, jeżeli masz, drogi użytkowniku, niższe wymagania wobec modelu, to znaczy nie musi on wyglądać super tak jak prawdziwa pantera Ausf G z II wojny światowej, to ocena tego modelu według mnie rośnie co najmniej do 9. Natomiast mi się wydaje, że większość z was, moi drodzy widzowie, jesteście też użytkownikami bardzo wymagającymi. Chcecie mieć jak najbardziej, rozumiecie, to nawet jest taki proces dążenia do tego, żeby te modele były jak najbardziej podobne do swoich pierwowzorów. I wtedy wasze oczekiwania rosną i zakres modyfikacji, jakie tutaj musicie wprowadzić, jest coraz większy. Więc tak, jest to albo bardzo fajny czołg, bardzo dobry czołg, solidny i nadający się do zabawy dla osób, które mają mniejsze wymagania, takie, że tak powiem, historyczne. Użytkownicy bardziej wymagający, no to mogą potraktować jedynie ten czołg jako bazę do modyfikacji oraz źródło pewnych świetnych części, takich jak tutaj te elementy jarzma, zawiasy, to jarzmo karabinu maszynowego, te bardzo, bardzo fajne te koła. Na pewno do wykorzystania też jest masę elementów, stąd te wszystkie klocki z nadrukami. Ogólnie baza do modyfikacji. W tym odcinku to już wszystko. Bardzo dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia już wkrótce. Kolejne podejście do tego tematu to prawdopodobnie będzie Sturmgeschütztruhe. Cześć!